Zaczynamy od sporu w Mieleckim Szpitalu. Wzrost wynagrodzenia o 100 zł brutto dla wszystkich pracowników. Do tego pakiet działań osłonowych dla tych, którzy byli zagrożeni utratą pracy. Zapowiedź nowego regulaminu wynagradzania i co najważniejsze zakończenie sporu zbiorowego. Dyrekcja Mieleckiego Szpitala i związki zawodowe podpisały porozumienie. Problem w tym, że części załogi nie satysfakcjonuje takie rozwiązanie. Dlatego razem z przedstawicielami Stowarzyszenia Podkarpacki Rzecznik Pacjenta chcą referendum i odwołania starosty i całego zarządu powiatu. Pracownicy Mieleckiego Szpitala już w 2014 roku domagali się wzrostu wynagrodzeń. Zorganizowany wtedy protest przyniósł rezultaty. Podpisano porozumienie o podwyżkach płac. Pojawiły się jednak problemy z realizacją postanowienia. Pielęgniarki musiały walczyć o obiecane pieniądze i odsetki w sądzie. W maju tego roku dyrekcja szpitala wypowiedziała porozumienie z powodu złej sytuacji finansowej placówki. I tak związki zawodowe weszły w spór zbiorowy. Dziś, jak usłyszeliśmy, obie strony doszły do porozumienia. Mam przy sobie to porozumienie, które kończy spór. A to znaczy, że od 1 października każdy z pracowników szpitala, którego średniomiesięczne wynagrodzenie jest niższe niż średnie wynagrodzenie za 2016 rok, otrzyma podwyżkę o 100 zł brutto. Porozumienie polega na tym, że osiągnięto konsensus w zakresie zwiększenia wynagrodzeń personelu szpitalnego, określenia współczynnika pracy w stosunku do personelu niemedycznego, wprowadzenia kilku parametrów działań osłonowych w przypadku pracowników, którzy otrzymaliby ze strony dyrekcji wypowiedzenie. Dyrekcja szpitala i starosta uważają, że to nie jedyna dobra informacja dla szpitala. Jeszcze w wakacje ma zakończyć się remont oddziału chirurgii naczyniowej. Do tego przygotowywany jest przetarg na rozbudowę SOR-u. Najważniejszy jednak sukces, zdaniem starosty, to fakt, że Mielecki Szpital znalazł się w najwyższej, trzeciej kategorii sieci szpitali. Jeżeli jesteśmy tak wysoko postawieni w województwie podkarpackim, są nasze obowiązki za tym idące. Dlatego zwracam się do lekarzy, do pań pielęgniarek, położnych, abyśmy ten trzeci stopień utrzymali, abyśmy zmienili podejście do pacjentów, bo tutaj w tej chwili w szpitalu najważniejszy jest tylko pacjent. Przedstawiciele związków zawodowych powiedzieli dziś aktualnościom, że porozumienie, tu cytat, uspokoiło nerwową atmosferę w szpitalu. Jednak dla części załogi, zwłaszcza pielęgniarek i położnych, takie rozwiązanie nie jest satysfakcjonujące. Nałożyło się akurat w tym momencie sytuacja związana z ustawą o ochronie zdrowia, która gwarantuje pielęgniarkom właśnie i położnym minimalne wynagrodzenia. I dlatego bardziej to porozumienie nasze, to wewnętrzne, poszło w kierunku pracowników grup niemedycznych. Skąd nagle wzięły się pieniądze na podwyżki? Na to pytanie dyrektor Mieleckiego Szpitala odpowiedział krótko. To poważne zmartwienie dyrekcji, ale mamy kilka pomysłów, jak zabezpieczyć środki w budżecie. Związki nie wydają się być jednak przekonane. Jutro chcą złożyć wniosek o odwołanie starosty i całego zarządu. Inicjatorami akcji są związki zawodowe grup nielekarskich i Stowarzyszenie Podkarpacki Rzecznik Pacjenta. Aby zwołać referendum, muszą zebrać 11 000 podpisów mieszkańców powiatu.